Jak tylko na stories zapowiedziałam Wam, że będę testować polską markę Claresa, to odezwały się głosy. W sensie, nie odezwały się głosy, bo to brzmi jak głosy w mojej głowie. Wy się odezwaliście do mnie i mówicie, że koniecznie, bo albo macie od nich produkty i Wam się sprawdzają, albo właśnie jesteście ciekawi, co to tam ciekawego. Plusem jest dużym to, że marka jest no szeroko dostępna, bo jest w każdym hebe, jest polska i ma zarąbiste ceny i bardzo dobre recenzje. Ja do tej pory testowałam tylko już chyba pierwszy kultowy kosmetyk tej marki i jest to żel taki utrwalający brwi, ten w niebieskiej buteleczce. On robi brwi na mur beton, ale jak pierwszy raz go używałam, to źle to zrobiłam i kiepsko to wyglądało, bo byłam cała tutaj dookoła oklejona. Tamten produkt jest bardzo dobry, ale trzeba pamiętać, że trzeba go użyć strasznie malutko. Dzisiaj mam tego naprawdę tutaj sporo, więc nie zwlekam i lecimy. Napisałam do marki Claresa na Instagramie, a tak naprawdę to oni do mnie napisali, bo jak Was zapytałam o te polecenia kosmetyków, które teraz tutaj mam przed sobą, to oni zdeklarowali się, żeby o, wyślemy Ci w ogóle, co tam chcesz, Ewa. Ja powiedziałam, nie, nic nie trzeba, ja tylko chcę od Was wiedzieć, skąd w ogóle ta nazwa i jakie jest Wasze DNA. No to misją Claresy jest to, żeby właśnie produkować kosmetyki możliwie dobre, ale w spoko cenach i że nazwa marki pochodzi od córki jednego z założycieli, która ma na imię Klara. Nie ma na imię Claresa. Chociaż w ogóle, jak sobie tak tutaj w biurze żartowałyśmy, to Claresa brzmi jak prawdziwe imię. Totalnie. Sporo z Was pisało mi o fajnych podkładach właśnie z tej marki, ale w sumie każda osoba pisała o innym rodzaju. Sporo naprawdę Claresa ma tych podkładów. Ja zdecydowałam się na Doll Up. Wskazaliście ten podkład mi, a dodatkowo zachęcił mnie jego opis, że ma to być Luminizing Foundation, a ja bardzo lubię takie skrajne opcje, czyli lubię albo podkłady właśnie delikatne, rozświetlające, albo coś, co ma być mega trwałe i ma mi zrobić, wiecie, skórę takiej porcelanowej lalki, która, wiecie, będzie miała mega krycie. Więc lecimy z tym podkładem. Ma delikatny zapach, to znaczy delikatnie pachnie podkładem i delikatnie ma taki... no coś takiego miłego w zapachu. Zapewnia średnie krycie z naturalnie lśniącym wykończeniem, dzięki czemu cera wygląda na młodą i wypoczętą. No i jazda, i w ogóle to jest dokładnie to, co ja chcę. Ten kolor dwójeczka jest lekko żółty, ale nie jest taki żółto-pomarańczowy, tylko żółto-neutralny. I już od razu to widzę, że fajnie się miesza tutaj, blenduje z moją skórą, że wygląda dobrze, bo nie ma tak ciepłego, żółtego zabarwienia. To jest bardzo spoko. Dla mnie to duży plus. To jest na szybko, niedbale, daleko lusterko, tutaj gadając do Was, rozprowadzone. No na pewno widać ten taki błysk, to rozświetlenie. Zobaczcie, skóra wygląda tak, jakbym posmarowała się kremem. Dosłownie tak, tak tutaj mi błyszczy. Tutaj zobaczcie, po prostu wypielęgnowana. Więc błysk jest po tej stronie jeszcze większy niż na stronie z samą pielęgnacją. I jestem ciekawa, napiszcie mi, czy Wasze sposoby pudrowania podkładu zmieniły się na przestrzeni lat, bo u mnie na maksa. Kiedyś pudrowałam się bardzo mocno matującymi pudrami, dość dużą ilością i całą prawie że twarz. A teraz lubię strefę T tylko pudrować, a właśnie zostawić na policzkach podkład sam, bo większość współczesnych podkładów, powiedzmy to sobie, wytrzymuje bez tego utrwalenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie tutaj skóra moja przynajmniej jest naprawdę bardzo grzeczna. Skusiłam się na korektor High Cover Lover, który ma być jak ten dobrze znany od lat Start. Też jest taki grubiutki, troszkę tutaj tymi fioletowymi nawiązuje do tego i ma wielką pałę. Wiem to, bo nie, że otwierałam to wcześniej, tylko bo próbowałam, patrzyłam, dotykałam tego wszystkiego w szafie. I on ma być właśnie zastygający, mocno kryjący. Wręcz nawet trwały, wodoodporny. Tak tutaj producent pisze. Więc
lecimy z tym. Dam na razie tak o. Wiecie, bardzo niewiele. I zobaczymy, jak to się nam tutaj rozprowadzi. Jest jego w ogóle 6 kolorów, a ja mam najjaśniejszy 21. No, nie jest aż tak tutaj kremowo, kryjąco, szalenie kryjący jak ten start. Kto zna tamtego świra, to wie, że mała ilość bardzo szybko, no, starsza na dużą powierzchnię oka. Zobaczcie, kiedy ja go nakładam, to on łatwo znika. Zróbmy tak, że na chwilę go tutaj zostawimy i za chwilę posłużę się palcem, bo może się okazać, że on po prostu bardzo mocno wmaka w gąbkę i to jakby oszukuje tutaj nam to krycie. Ta konsystencja jest lekka. Dobra, słuchajcie, to taka refleksja ode mnie. Jeśli marki próbują ewidentnie być jak jakiś inny kultowy produkt, to ja oczekuję, że on będzie maksymalnie podobny, bo do tego Tarte super opcją zastępczą tańszą jest Multitasker z Rimmela. Ten korektor to jest spoko korektor, ale ma on bardzo daleko do tamtego Tarte. Słuchajcie, to jest zupełnie nie ta konsystencja i nie te krycie. I mimo, że ten korektor jest dobry, no to wiecie, może wiele osób rozczarować obietnicą bycia zamiennikiem Tarte. Ale czy się fajnie tutaj rozprowadził? Bardzo fajnie się rozprowadził. Krycie powiedziałabym, że jest średnie. Nie powiedziałabym, że to jest mocne krycie, bo mimo, że nałożyłam go dużo tutaj, to nadal jeszcze tutaj widać spokojnie moją skórę. Więc no, ma malutki minusik, bo ma być to high cover i tutaj jeszcze camouflage. Ja to tak zostawię, bo ten efekt dla mnie jest zadowalający, jeśli o to chodzi. Popatrzcie sobie dokładnie z bliska, właśnie jeśli chodzi o to oko. A tutaj co, wiecie, jakieś tam resztki tylko samego podkładu. Gdzieś tam nie dojeżdżałam pod okiem. Bardzo polecaliście mi puder Blur z Clarisse, bo Clarisse ma w ogóle sporo pudrów i ten Blur to zdecydowanie wysuwał się na prowadzenie waszych poleceń, że on super wygładza skórę i wspaniale utrwala. A ja z kolei bardzo chciałam spróbować pudru, który jest wynikiem współpracy naszej Claudii Cukier Puder właśnie z Clarissą, bo ma swoją taką kolekcję, która nazywa się Sugar Powder i to są nie tylko pudry, ale też mam paletkę. I tam jest właśnie kilka kosmetyków. A, jeszcze błyszczyk, tak. Więc pomyślałam, zrobimy pół na pół twarz jednym i drugim pudrem. Bo ten ma być super wygładzający, a ten ma być subtelnie rozświetlający. Więc lecimy z tym. Opakowania obu pudrów są takie same. Tutaj mamy wieczko, które jest zaklejone. Teraz je odkleiłam. No i mają takiego przesuwaka, żeby sobie, wiecie, zamknąć. Blur jest lekko żółtawy, beżowy, a ten jest taki różowy i na maksa pachnie. No tak słodziutko, cukiernią po prostu. Ten lekko różanie pachnie bardzo lekko, ale ten naprawdę mocno. Dobra, lecimy. Wezmę po prostu gąbkę, rozklepiemy korektor i jazda z tym. Najwięcej koło noska, bo tak najbardziej lubię. I teraz tutaj. Bardzo leciutki jest. Leciusieńki, naprawdę. Czułko i brew. Lubię też opudrować sobie brew porządnie, bo potem fajnie ją można na wosk, mydełko, żel, cokolwiek. Lepiej się wtedy rozprowadza. Obracam gąbkę i biorę ten puder Claudii. On może wam nie tyle, że bielić, ale troszeczkę ochładzać kolor przez ten swój delikatnie różową barwę. Widać to tylko dopiero w porównaniu. Nie wiem, czy tak subtelną różnicę zobaczycie w kamerze, ale że tu jest odrobinę chłodniej, a tu jest odrobinę cieplej. Ciutkę bardziej tutaj jest żółtawo. Więc myślę, że warto wziąć to pod uwagę, bo czasami chcemy, żeby tak było, a czasami bardzo tego nie chcemy. Dobra. Opudrowana. Więc teraz... O kurde! Widzę tutaj te rozświetlające drobinki. Są maciubcie. Wyglądam jakby zimno trochę, bo chłodniejszą mam tą połówkę twarzy i te małe drobinki sprawiają, że wyglądam jakby była taka
Mam takie wrażenie, nie? Takiego lekkiego zamrożenia. Tutaj jest takie neutral, totalne, neutralne. No nic tutaj się nie dzieje, nic tutaj nie ma. Jeśli chodzi o efekt wygładzenia, po tej stronie mam wrażenie, że jest troszkę większy efekt wygładzenia, ale to nie jest jakaś mega różnica. Rozświetlenie tej części mocno widać. Nie jest to coś, czego ja szczególnie szukam, ale ja chętnie testuję pudry tego typu, bo wiele lat ich w ogóle nie używam i nie byłam na nie otwarta nawet. Teraz, no nie wiem, wolę tą połówkę. Zdecydowanie. Nie mam tutaj wątpliwości. Ale czy to mi się podoba? Tu jest duży znak zapytania, bo puder jakby spoko tutaj zrobił swoje, ale czy i jak utrwali, to się przekonamy w wieczornym podsumowaniu. A my przechodzimy do kolejnego produktu, którym jest rozświetlacz. I o rozświetlaczu Claressa usłyszałam bardzo dobre słowa od Kasi Kitulca w odcinku naszym mini kompendium wiedzy, gdzie byłam ja i Kitulec, nasza królowa rozświetlenia, właśnie pokazując wam triki rozświetlenia, nasze ulubione produkty i w ogóle. Ten odcinek był już u mnie na kanale w grudniu, więc jak macie ochotę, to wpadajcie tam do niego. Damy link do niego, odniesienie, słuchajcie, na końcu tego odcinka, żeby było łatwiej. A tutaj mam je właśnie. Boję się, że będą troszkę za ciemne, ale mimo to, patrząc jaką miały cenę kosmicznie niską, to chciałam ich spróbować. O, wow, tak, o, świecą. Mam tutaj oba rozświetlacze. More Champagne, to jest ten bardziej żółty, i Rose or Gold, który jest cudowny właśnie. Mam tutaj je też na paluszkach. Stwierdziłam, że tak fajnie można swatchować rzeczy, które błyszczą, bo mamy tą okrągłość paluszków i dzięki temu właśnie fajniej widać, jak załamuje się światło. Widać też niestety, że będą mnie przyciemniać. Nałożę jeden na jedną stronę, drugi na drugą stronę. Normalnie nałożyłabym wachlarzem, ale ja nie chcę, żeby one mi się za mocno, wiecie, rozszerzały, nie? Więc wezmę sobie taki pędzel i złapię niewielką ilość, tutaj te resztki, co mi zostały, tego różowego, i dam na cały policzek i tam, gdzie idzie rozświetlacz, ale też tam, gdzie idzie róż. I zobaczymy, co z tego będzie, bo może właśnie to fajnie będzie wyglądać. To też jest fajny sposób. Jeśli macie problem z tym, że macie fajne rozświetlacze, ale was przyciemniają, nakładajcie je przed różem, właśnie w miejsce różu i rozświetlacza, bo dzięki temu wykorzystacie to przyciemnienie, wykorzystacie też ten produkt, nie? O, i widać, bo zobaczcie, jak z samym konturem mi się to fajnie tutaj łączy, więc dodam tylko, wiecie, trochę różowego różu w to miejsce i powinno być fajnie. Teraz wezmę nowy czysty pędzel na ten bardziej złoty, szampański rozświetlacz, i lecimy po drugiej stronie. O, dałam dużo, słuchajcie, o, łatwo z nimi przesadzić, one bardzo mocno tu błyszczą, świecą, robią wszystko, te refery, normalnie dzikie węże, naprawdę. Naprawdę łatwo jest tu przesadzić, bo są mega mocne. To wygląda super. Spróbujemy całość uratować z różem. Czas na oczy. Tutaj chyba będzie się najwięcej potencjalnie działo. Ta paletka kosztuje w standardowej cenie 69 zł. Marka ma też w swojej ofercie inne o tym rozmiarze i takie bardziej kwadratowe. I cienie wyglądają tak. Mamy tutaj kompozycję bardzo uniwersalną, bardzo taką, wiecie, do wykorzystania na co dzień. Mamy dużo jasnych kolorów z akcentem na róż. Wiadomo, widać, jest ta obietnica róży bardzo mocna. Tutaj mamy dwa najciemniejsze. Fajnie są ułożone, bo mamy tą, wiecie, gradację. No i widać, że te dwa błyski są najmocniejsze. Może najpierw zeswatchujemy, a potem będziemy malować. Najpierw maty. Ten jaśniutki, średniak. Może ten różowy i ten najciemniejszy. Zobaczmy. Delikatnie bardzo, bardzo delikatnie. Nie swatchowałam ich mocno, ale tu jest bardzo delikatnie. Najmocniej ten najjaśniejszy, najciemniejszy był. No, zobaczymy. Teraz błyski. Najpierw ten white chocolate, bo on powinien być delikatnie błyszczący.
ten, no i może ten. O, pięknie to wygląda. Dobra, lecimy. White chocolate, on jest najdelikatniejszy, taki z lekką złotą poświatą, taka wanilia jakby. Tu mamy piękne złoto, ale mocne. Róż. Różowo-złoty i o ten taki pomarańczowo-różowy. Pięknie wyglądają, bardzo mocne. W przeciwieństwie do matów na słoczach te są petardą. Dobra, nakładam bazę i lecimy. Lecimy tutaj mocno. Oh my god, chyba dużo pędzli jest w kąpieli, ale poradzę sobie, dobra. Złapiemy ten róż, Pink Drink. Bardzo pięknie wygląda i zobaczymy, jak on tutaj mi przyciemni tutaj załamanie. Jako bazy użyłam bazy tej z Glam Shopu. No i ten cień jest po prostu bardzo delikatny. Widzicie, muszę go mocno tutaj dużo dodawać, żeby on mi się tutaj ukazał. Kolor jest piękny, bo on jest taki różowo łososiowy, lekko brzoskwiniowy, z tymi włosami tutaj w tej stylówce wygląda przepięknie. On jest takim twardym cieniem, zobaczcie. Jak go nakładam, to tutaj się nic nie sypie mocno, ale właśnie trzeba go kilkukrotnie nałożyć, żeby go tutaj fajnie zadozować. Nie przeszkadza mi to jakoś super mocno, bo on się też ładnie rozciera i wiecie, nie robi tutaj żadnych jakichś takich większych problemów, więc jak na razie to jest ok. Puchatym pędzlem nabiorę ten tutaj najcieplejszy z tych dwóch najciemniejszych kolorów. Strzepię troszeczkę, bo wiecie, chociaż teraz to strzepnęłam wszystko. Ok, tyle. I nakładamy tutaj w zewnętrzny kącik. Ja tutaj mam też trochę tego różowego, wcześniejszego. I zobaczymy, jak on tutaj się nakłada i dozuje. Ok, o. Tutaj mamy dwie kanapki, zobaczcie, dobrze bardzo to wygląda. I zajmujemy się rozcieraniem. Delikatnie, daleko złapałam pędzel, żeby robić bardziej, można powiedzieć, niechlujne ruchy i o większym zakresie. Dzięki temu łatwiej jest czasami, po prostu szybciej można blendować. Jest ok, jest ok. Tu się zrobił taki mały prześwit, zobaczcie, takie, jest taka kreska, która jest troszeczkę tutaj jaśniejsza, ale ją zaraz zakryję, przyklepię. Złapię teraz, nabiorę teraz ten najciemniejszy chłodny cień i przycięję nim zewnętrzną tutaj część dolnej powieki, żeby móc nim też wyprowadzić kreseczkę, bo chcę zrobić siren eyes, takie wiecie, smutniejsze troszeczkę. Dobra, i teraz pędzelek skośny ścięty i najciemniejszy. Zobaczymy też, czy on tu się mi ładnie przyklei, ten cień do tego poprzedniego. Tego właśnie od niego oczekuję. Okej, nie widać takiej gigantycznej różnicy, jak kładę jeden na drugi, bo one też nie mają ze sobą takiej dużej różnicy. Widzę jakiś minimalny osyp, ale niewielki. I też widzę, że nie będzie groźny, bo te cienie są dość suche, więc wiem, że powinno mi się łatwo go zmieść. Ciągnę jeszcze kreskę tu zewnętrznie. Cyk, i teraz. Czy jest fajnie? Powiem wam, że jeszcze nie, bo chciałabym ją jeszcze tutaj wzmocnić. To już takie, wiecie, fiziu-miziu moje tutaj wymysły, jakie chcę, żeby to wyglądało, ale jest bardzo w porządku. Mhm. Zrobimy teraz tak, że wezmę, dobra, różowy czy pomarańczowy? Wojtek, różowy? Dobra, różowy. Wezmę malutko, bo bardzo widać, że jest intensywny. Wklepię go tutaj w środeczek. Cyk. I tutaj wewnętrzną część oczka, bo on tak pięknie tutaj mi opalizuje, że nie mogłabym przepuścić, żeby go nie użyć. O, dzięki Wojtek, to był dobry wybór, bo pięknie
widzę tego łososia z tym, cudownie się łączy. Dobór kolorów tutaj jest cudowny, w sensie no nie da się zrobić tutaj jakiegoś błędu czy krzywdy. Ta paleta jest po prostu kompozycyjnie fajna, zwłaszcza dla osób, które no potrzebują czegoś takiego basic, ale żeby było po prostu spoko. Robię jeszcze tutaj kreseczkę w wewnętrznym kąciku, ale to już będzie mega easy, to już wszystko powinno się ładnie wydarzyć. No bo tutaj mamy, wiecie, czysto w tym wewnętrznym, więc ta kreska ładnie nam tutaj jedzie. To może w takim razie na mniejszy pędzelek nałożę ten white choco. On jest tą wanilką z lekko złotą nutką. On może fajnie się tutaj sprawdzić. Mi tak troszkę rozjaśni, troszkę rozświetli. O, jest taki delikatniutki. Mam takie otwarte oko z tej strony. Niezła iluzja optyczna. No dobra, maluję rzęsy i doczepiam i zajmujemy się ustami. Jeśli chodzi o usta, zdecydowałam się na dwa błyszczyki. Ten, który mnie kusił najbardziej, czyli z serii, którą wydała z Claressą Claudia. Ma przepiękne, takie opalizujące, wielobarwne drobinki. I ostatnio uwielbiam właśnie takie formuły. No i drugi, o którym najczęściej mi pisaliście, Gloss is my boss w kolorze Top Dog. Tak jest. Będę ich używać w ciągu dnia, najpierw jednego, potem drugiego. Mam usta tylko wyrysowane konturówką i ona jest leciutko zblendowana do środka ust. Środek ust jest goły, nagi. Od którego zaczniemy, Wojtek? Od tego czy od tego? Może najpierw swatche. Gloss is my boss. W ogóle wygląda jak taka próbóweczka. Kiedyś Inglot miał takie błyszczyki. O, taki. Po prostu taki ładny brązowy nudziak. Na pewno będą oba się pięknie komponować do tego makijażu. I ten taki mega błyszczący, opalizujący, dobra? Ja wam jeszcze wyjmę go więcej i zobaczcie tutaj tak. To może spróbuję tego z iskierkami, bo dobrze, żeby tutaj więcej go zobaczyć w kamerze HD, a resztę dogram, wiecie, w ciągu dnia. Mało w ogóle tego błyszczyka wychodzi na patyczek. W sensie rzadko się z tym spotykam, zwykle obcieram rzeczy o brzeg, żeby było ich mniej, a tutaj normalnie 3 zanurzenia, żeby pokryć usta całe. Tych drobinek jest mniej niż by się wydawało. W opakowaniu wygląda jakby tych drobinek z kolorem było dużo i żeby były widoczne, a na ustach, zobaczcie, nie jest to aż tak mocny efekt. W sensie jest bardziej codzienny, bardziej, wiecie, taki przygaszony jednak. Rozumiem, że dzięki temu większej ilości osób pasuje, bo jest bardziej neutralny, ale ja chciałabym troszeczkę więcej, po prostu. Bardzo ładnie to wygląda, bo wyglądają bardzo trójwymiarowo usta. Sam błyszczyk jest, ma delikatny jakby słodki smak, dosłownie ma słodki smak. Usta się nie lepią, ale on sam się wkleja i jakby lepi do ust, czyli błyszczyk jest przyklejony, ale wargi się nie kleją, więc bardzo fajnie i komfortowo się czuję w nim. Wieczorne podsumowanie. Lecimy. Hejka, jest wieczorem, słuchajcie, nowy set sobie właśnie teraz przyszykowałam. Zwykle nagrywałam w łazience, ale teraz mam nowy set, to jest tutaj, gdzie też nagrywam TikToki. Zobaczcie moją mordkę w ogóle. Leżałam na tym boku i widzicie, jak płakałam, bo oglądaliśmy przed chwilą z Wojtkiem trzeci odcinek The Last of Us i był tak wzruszający. Tak piękny w ogóle, naprawdę. Więc widzicie też, jak ten makijaż wygląda, kiedy tu leżałam twarzą, nic się nie wytarło, ale łzy tutaj zmyły naprawdę sporo. Odkleję rzęsy też, lepiej zobaczycie, co tutaj mam na... jak zachowały się oczy i w ogóle wszystko. Jeśli chodzi o podkład, totalnie przechodzi dalej do testów. Jestem z niego naprawdę zadowolona. Piękna, lśniąca skóra, cudowna, nawilżająca konsystencja i mimo, że te pudry, żaden z nich nie był mocno matujący, to moja skóra bez żadnych poprawek wyświeca się w stopniu takim naprawdę zupełnie normalnym. Widzicie, tu. Odrobinę miałam problemy z trzymaniem się
tego produktu tutaj w skrzydełkach nosa, ale to jest zwykle mój taki, wiecie, najsłabszy punkt, jeśli o to chodzi. Więc naprawdę przechodzi dalej, bardzo dobrze się zapowiada. Jeśli chodzi o pudry, ten rozświetlający, ten właśnie od Claudie Cukier Puder, to nie jest to. Dalej będę szukać pudru, będę próbować inne rozświetlające, ale to nie jest ten efekt, który mi się podoba. Też po kilku godzinach nie widziałam u siebie tych drobinek, bo już moja skóra się naturalnie wyświecała i one też zniknęły. Ale wolę właściwości tego pudru, tego Blur. I on się zapowiada bardzo fajnie. Nie do końca jeszcze potrafię wyrazić w pełni opinię na jego temat, bo chciałabym zobaczyć, jak on się zachowuje na moim kremie, na moich produktach innych. Dlatego zwykle, jeśli testuję podkład, to puder już biorę swój albo na odwrót, ale wyjątkowo tutaj na maksa pisaliście mi i zarówno o podkładach, i zarówno o pudrach, więc chciałam to tutaj połączyć i chciałam też zobaczyć, co z tego wyjdzie w ogóle i na ile trudno będzie mi ocenić. No właśnie. Korektor myślę, że jest tutaj małym kłamczuszkiem i za to ma naprawdę duży minus, bo nie powiedziałabym, że ten korektor ma duże krycie, ale to jest dobry korektor, więc jeśli o to chodzi, to super. Jeśli szukacie mega krycia, to nim się tak dużo nie zbuduje wcale. Rozświetlacze za tą cenę, to po prostu trzeba po nie biec. To jest jakiś po prostu, ja nie wiem jak Claressa to robi, serio. Błagam Claressa, jeśli ktoś z was to ogląda, to zróbcie jaśniutkie, takie tylko jaśniutkie. Są naprawdę świetne, ale no wiecie, nie jestem w stanie tak na maksach z nich skorzystać, będąc, mając tak jasną cerę. Więc dla osób, które są o 2 tony ciemniejsze ode mnie, 2-3 tony, no to w ogóle super i w ogóle na maksa. Bardzo, bardzo polecam ten z lekko różowym odbiciem, bo ten róż jest taki naprawdę delikatny, naprawdę, więc zacierajcie rączki i to jest, no, utoniecie w tym blasku. Obiecuję. Błyszczyk. Myślałam, że bardziej spodoba mi się ten. On mi się podoba. Jest fajny. Bardzo ładny jest ten blask, tylko że właśnie chciałabym więcej. Trwałość, komfort noszenia i w ogóle ekstra. Ale ten drugi, Gloss is my boss, no sztos. On się zachowuje i wygląda jak błyszczyk winylowy. On jest kryjący, tak powiedzmy w 90%, o tak. I to jest plus bardzo przy tym kolorze, bo ciutkę prześwitują wam wasze usta, ale nie na tyle, że tam są jakieś plamy, tylko wiecie, ten kolor wtapia się w wasze usta, przez co trochę jest połączony z kolorem waszych ust, więc na każdej skórze po prostu, w każdej konfiguracji, na każdych ustach będzie wyglądać inaczej. I to jest fajne, jeśli chodzi o wszelkie nudy, złamane nudy, cokolwiek nudowego, bo on nie ma minusu winylowych błyszczyków, czyli takiej lepkości, takiej ekstremalnej lepkości, jakbyście miodem dosłownie się wysmarowali. Tu nic się nie klei, więc jeśli chodzi o jeden i drugi błyszczyk, ale ten to już zwłaszcza, Brak tej kleistości, ta lekkość, a zarazem piękna szklistość i ten ósemeczka właśnie piękny kolor, taki po prostu. Tu mamy wszystko. Mamy tutaj taki brudny brąz, mamy odrobinę różu, po prostu jest tu wszystko. To jest taki piękny brudasek, taki ciemniejszy i super jasnym osobom on będzie pasować i średnim i ciemnym powinien prześlicznie wyglądać na każdej karnacji. Jeśli szukacie czegoś, co jest takie brudaskowo-brązowe, z leciutkimi, takie, żeby miało neutralne tony. Neutralne, tak. Piękny jest. No, zobaczcie na to. No, kosmos. A zresztą widzicie bardzo dokładnie tutaj moją mordkę po takim czasie. No, ale cienie? Bardzo doceniam tą kompozycję kolorów. Super przypadły mi do gustu błyski. Jestem przyzwyczajona, że maty mam trochę bardziej napigmentowane, ale zwykle bardziej sypiące się. Z tej palety te maty się nie sypią, ale trzeba więcej razy zanurzać pędzel. Mi to nie przeszkadza jakoś nadzwyczajnie. Podoba mi się ta paleta, w sensie polecam osobom, które potrzebują takich kolorów, typu patrzycie w tę paletę. Może ją po prostu pokażę jeszcze raz. Patrzycie w tę paletę i sobie myślicie, no nie, no... Oh fuck! Właśnie wyleciał mi cały cień.
Jest na biurku. Naprawiłam bardzo łatwo, bo po prostu dałam chusteczkę, przycisnęłam łapeczką, potem innym cieniem, wiecie, dupką cienia przycisnęłam i jest w porządku. Paleta tuż przed jak ustawiłam się tutaj spadła mi na ziemię, więc jakby to się nie wydarzyło tak o troszkę z dupy, tylko jednak był konkretny powód. Zawsze super tanie cienie mają jakiś minus. Tutaj minusem jest to, że maty są dość mocno sprasowane, ale z kolei to przysłuży się osobom, które mają, wiecie, bardzo mocną rękę i łatwo robią się plamy, więc to jest bardzo spoko. A błyski są, widzicie, delikatne i miękkie. Nie można mieć wszystkiego. Bardzo podoba mi się ta kompozycja kolorystyczna, więc jeśli jesteście osobami, którym ta kompozycja... Dawaj tu, dawaj, co to ma być? Ta kompozycja kolorystyczna bardzo odpowiada, bardzo się wam przyda, no to będziecie na pewno zadowoleni. Po prostu jestem pewna, że przy mniejszym budżecie, jeśli chcecie coś takiego extra, nude z akcentem różowym, to jest super paleta. Bardzo chętnie w przyszłości będę testować też inne palety tej marki, bo widziałam, że kompozycje Claressy są bardzo ciekawe, na przykład oparte na żywiołach i to podoba mi się, że marka wydaje kompozycje, które są przemyślane, które są konkretne, które odpowiadają na konkretne potrzeby, które też, wiecie, inspirują was i też ułatwiają wam zrobienie makijażu. To myślę, że jest bardzo ważne, że otwieracie rano, wiecie, na zwale i tak, no dobra, to i to i wiem, że będzie git, nie? I to jest bardzo spoko. Także pierwsze kroki, pierwsze testy wyszły bardzo pomyślnie, marka jest obiecująca, super, że Polska, bo dla mnie to zawsze będzie plusem. I o jedną rzecz chcę was zapytać, słuchajcie, jest marka, która jest w Rossmanie, która się nazywa Stars from the Stars. I ja, jak ją zobaczyłam na początku, jakiś czas temu, dłuższy, to tak średnio się zainteresowałam tymi produktami, ale widziałam, że coś wspominacie, żeby tam coś zasięgnąć w ogóle, przegrzebać i to ocenić. Dajcie znać, czy to was interesuje, czy nie. Jak nie, to też piszcie, że nie, Ewa, podaruj to sobie, znajdź coś ciekawszego. Bo chętnie znajdę coś ciekawszego, ale mogę też te Stars from the Stars. Po prostu myślę o tym, że to może być ciekawe, bo są taniutkie te kosmetyki, no i super dostępne, bo wiecie, jak coś jest w rozku, to jest wszędzie. Tutaj macie polecane filmy, o którym wcześniej wspomniałam. Dziękuję, do zobaczenia, pa!